Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MCEO, to przed wami, nie wierzę, że to mówię, Serious Sam Siberian Mayhem. Panie i panowie, jest to gra tajnowa między 14 a 15 poziomem Serious Sama 4. W tego graliśmy oczywiście, tutaj macie link do playlisty, możecie sobie kliknąć. Panie i panowie, sprawdziłem specjalnie przed tym odcinkiem, czy ten snowmobile, czyli ten skuter jeszcze, na którym sam właśnie w tym momencie siedzi, to menu ogólnie jest super. Możecie zobaczyć, że właśnie jest niebiesko-białe. Czy to jest ten sam snowmobil, który był w czwórce? I panie i panowie, tak, kolor się zgadza. Tam był czerwony, tutaj jest czerwony, wszystko się zgadza. Zacznijmy, panie i panowie, nową grę. Wziąłem ustawienia, aby widzę takie same, jakie były w czwórce. Także zobaczymy ogólnie, jak to będzie wszystko działać. Zacznijmy jeden gracz, oczywiście. Chaos na Syberii. Sam wygląda bardzo fajnie, wszystko wygląda bardzo fajnie. Lecimy, chaos na Syberii. Dobitny zapach benzyny. Lecimy oczywiście na normalnym. Pyk. No i zobaczmy. Cytaty oczywiście Serious Sam. Jeśli chcecie być spoko, postępujcie według prostych zasad. Miejcie zawsze ciepłe skarpetki, zachowacie zimną krew, a parę jeszcze macie na spuście. Serious Sam. Dobitny zapach benzyny. Jestem tak mega zajęty tą grą, gram w ją oczywiście w dzień premiery, także Kiedy zmierzałem ku wielkiej krainie, na krze zauważyłem kilka clearów. Mają farta dranie, nie czują chłodu, bo są już martwe. Serious Sam. Man, it's cold. And my nipples are like pencil erasers. No sorry, że mówię po angielsku, ale to brzmi lepiej. Zresztą w trailerze tej gry właśnie, którą teraz widzimy, było właśnie to Man, it's cold. Ładuje się mega długo ta gra. Nie wiem, czy tylko nie przytnę. Nie? Nie będę musiał? Chyba nie? Tak czy nie? Szybciej! Ja chcę już zagrać mego Serious Sama. Zobaczymy oczywiście ustawienia myszy, ustawienia wszystkiego, jak to będzie ogólnie chodzić. Miejmy nadzieję, że będzie chodzić lepiej niż chodziła czwórka, no nie? Co za moje włosy, ja po prostu nie mam czasu się ogarnąć, nie mam czasu na nic. To jest Serious Sam, moje panie i panowie. Także, jeżeli nie wiecie, ja na tym kanale gram dużo Serious Samu. Graliśmy w czwórkę, graliśmy w pierwsze starcie, graliśmy w trójkę BFI, a kto nie gramy w drugie starcie i będziemy grać jeszcze w Serious Sama 2. Czyli gramy wszystkie gry 3D Serious Sama, jakie były praktycznie ever. No prawie, ogólnie, które były na PC. Zacznijmy, koniec gadania. Mieliśmy czasu. I to było na trailerze. Tym pierwszym, takim kilkosekundowym. Mam wyłączone napisy? Mam nadzieję. Nie czuję, czy napisy. Skipper's log. Okej. Finally approaching the mainland. Now I just gotta find this Tunguska place and keep General Brand from handing over the Holy Grail. Should be fun. Powiedz co, powiedz co. A, myślę, że powiem man, it's cold. Man, it's cold. Yes! But kicking ass should warm me up. No, powiem wam, że ta gra bardzo fajnie chodzi. Jak widzicie, 6 lat się trzyma, czasami to 57 spada. Ale do... Witamy, panie i panowie, w Serious Samie. To menu mi się bardzo podoba. Mega akta Serious Sam. Dalej nie ma do tego rodzenia. Come on, come on. Mam umiejętności nasze. O, to w sumie może nie być taka krótka gra. Słyszałem, że ma 5 poziomów tylko. Interesujące, no ale dobra. Sprawdźmy się, co? Jezu, się czuję tak super, że gramy w tego nowego Serious Sama. Czemu byliśmy łódką tak swoją drogą? Skoro jechaliśmy na snowmobilu. Chyba, że to jest ta łódka, którą popłynęliśmy w czwórce, jak byliśmy na tym poziomie właśnie lodowym. Może to jest, może ja źle powiedziałem. Tak, zobaczcie, patrzcie. Tam byliśmy przecież. Tam byliśmy w czwórce. To jest to! To jest ten poziom! A! Tak! A! To jest to! Okej! W porządku, czy to jest kompletnie inaczej? Widzę gnara już. Jak go tam będę podejść? Spasek zdrowia wygrał, ale dziwnie. Halo? Przepraszam pana? Czego pan szuka tutaj? Okej, okay, zauważył mnie. Super. O, nowe teksty Serious Sama, wszystko nowe do poznania, sekrety. O mój Boże, fucking hell. Ogólnie, tak jak mówię. Tak mówię teraz. Nie zdobędę wszystkiego, wszystkiego nie znajdę. Ale Jezus Maria, hype jest masakrycznie duży. A ja to zdrowie u góry będzie. No tak, tak inaczej, no nie?
Tak inaczej, już nie na celowniku, tylko że mają u góry zdrowie. To dziwnie wygląda, ale... ale niech będzie, nie? Dobra, oni strzelają ci ogniści. To daje... potrafi ściąć. Ustawienia mam takie same jak w czwórce, także... chyba jest okej. Nie wiem, może na kolejne odcinek to zmienię, nie wiem. Zobaczymy, mi się to życie nad głowami ich spodoba. Znaczy głowami. Są bez głowi. Haha, wiecie, o co mi chodzi. Dobra, lecimy dalej. Co wy tu robicie w ogóle? Myślałem, że wam uciekłem już, ale nie. Ale nie, po co? I dlaczego? Oczywiście, knary i bez głowi. No przecież to jest oczywiste combo, które na początek się pojawi. Gra się całkiem przyjemnie, także ja nie narzekam. Oczywiście pominę masę sekretów i wszystkiego. Man, it's cold! O, to wy! Co to jest w ogóle? No to patrzyliśmy na co i leżę. Psy i żaby. Co to jest? Alduiański mikroskoczek. Czyli to faktycznie jest tak jakby... Mogę ich obracać! Mogę ich w końcu obracać! Mogę wszystkich obejrzeć! O, jak super! Ale super, mogę ich w końcu obejrzeć dookoła, cały ich model. No i to ja rozumiem. O, nie masz już swojego ryku? Ale w czwórce miałeś. O, I'm sad. I'm sad. Okej, okay, alduiański mikroskoczek. Pochodzący z układu Alduin, gwiazdozbioru wielkiego psa, te trójnożne... Faktycznie mają trzy nogi, ale to dziwnie wygląda. Jak to sra? do trudnych, gorących warunków. Swoje planety macierzyste jest mocno uzależnione od zewnętrznych źródeł ciepła. One są źródeł cieplne. Okej. Wskazówki SOS. Należy zachować dystans ze środków, a unikać akatów kwasem. Skoczki są bardzo groźne w dużych grupach, a nie daj im się otoczyć. Bądź przez cały czas w ruchu. Super, że możemy ich faktycznie obejrzeć dookoła. No i to mi się podoba. Okej, czyli cały czas w ruchu. I trzymać ich na dystans. Okej, dobra. I tak pewnie mnie... Aj, nie przeskoczyłem tego. I tak pewnie mnie otoczą w pewnym momencie, tak że będzie ciekawie na pewno. Okej, tutaj kolega rozwalony, nic nowego nam się nie pojawiło. Tu mamy zdrowie i mamy pancerz. To jest bardzo ważne rzeczy, które musimy zbierać jak najbardziej. Nową broń widzę, to jest chyba strzelba. Coś kolego? O, mogę cię poturbować. Jak miło. Jest dużo usprawnień, albo mi się kompletnie wydaje. Come get some. Come get some. Ja szukam starych tekstów, nawiązań i w ogóle sekretów, także... Ojej, ojej. Bo to jest time game. My wiemy, co się stało przed, wiemy, co się stanie po. Ale i tak mimo wszystko fajnie zagrać nowego Sirsama, zobaczyć co robią z tym silnikiem, co planują, jak to ogólnie wygląda. Gra też nie była droga, waży dosłownie 25 giga, tak? O, w mordę, są blisko! Mogę im wręcz zrobić atak. O! O, jak miło. Jak pięknie. No akurat. O, jak fajnie. Mogę im atak wręcz zrobić, super. No, to jak ogólnie to wszystko będzie wyglądać w przyszłości, na kolejne gry, jak oni się szykują. Aktualnie działa to fajnie, zobaczymy jak będzie w większej ilości przeciwników. Co my tutaj mamy? Może mamy jedno zdrowie. Z dwóch stron mnie chcieli wziąć, o nie. To był pierwszy sekret, który znaleźliśmy w tej grze. Sztos, dope. Poczekaj, jeszcze chyba kaliber 12, jeszcze też mogę będzie oglądać? Też mogę będzie oglądać, super. Minigana sobie poglądamy, jak go zdobędziemy. Oczywiście. Oczywiście zadania poboczne wszystkie będę robił, także na spokojnie. To mnie prowadzi w ten sposób, jakbyście nie wiedzieli, to w ten sposób jest misja. W tą stronę jest misja. Tam coś widzę, o. O nie, nie, dobra, czyli musimy wejść na górę i tam będzie coś ciekawego, dobra. Okej, proszę mi nie bić, bo tutaj będę zwiedzał teraz. No tak, tylko jak teraz tu przejść, tędy? Dobrze. Misja do strzelby, to nie był sekret? Really? No tam też nie będzie sekret, chociaż tam jest chyba ciężej wejść, nie? Nie będę zapisywał, bo to jest autozapis w tej grze, na szczęście. Jeżeli pamiętam dobrze, proszę mi nie bić, bo tutaj jeszcze... O, w mordę będę zbierał. O, może być... A nie! No nie, zobaczyłem obrażeń. To dobrze. Tam się dostanę, jakby byłaby lipa wtedy. Mam nadzieję, że to sobie przyjmiecie... mimo wszystko ciepło. Mimo, że jest zimno. Man, it's cold! I będzie ona się cieszyła takim samym powodzeniem jak Sirius Sam 4 na moim kanale, jakiekolwiek w sumie Sirius Sam. W momencie, w którym ja wrzucę coś o Sirius Samie, rzuciłem głupie info, że nowa gra nadchodzi, ma ponad 100 wyświetleń film. Jakim cudem? Na normalnych filmach i grach nie potrafię 100 wyświetleń wybić, a jak Sirius Sam wychodzi, jak ja nagram coś o Sirius Samie,
to jest głośno. To jest dym wtedy. To był sekret. Okej, okay. Dziwnie. Nie powinien być to sekret, skoro tam nie było sekretu. No ale może to jest sekret, bo było tutaj się ciężej dostać. Never mind. F6 sobie walniemy. Tak, profilaktycznie. Halo, dzień dobry. Amunicja do strzelby, bardzo fajnie. Bardzo miło, 60 pocisków. 60 wyroków śmieci. No coś może być jeszcze. Sprawdzamy każdy kontener, każdą szczelinę. Wszystko, tu nic nie ma. Aż dziwnie, no to chyba tutaj już nic nie będzie, aczkolwiek mogę zawsze iść w tą stronę. Nie, stąd przyszedłem. Nie, nie spadaj! Dobra, wrócimy dookoła. Oczywiście ten odcinek będzie dłuższy niż zakładałem, że będzie. Ale to ja, wszystko muszę znaleźć, wszystko muszę poszukać. A jak lubicie moje gadanie, moje granie i ogólnie sobie sama, to... To będzie wszystko ok, prawda? Nie, te gnoje z tarczami. O, biegłem hadoić, już! Mam tylko strzelbę! Oż mordę, okej, okay, dobra. No to trzeba, tutaj się trzeba już postarać. O, są ci jeszcze, o, w mordę, okej. Okay. What ty, what ty, kolego zielony. Koleżanko w sobie, bo to jest sabijca. Dobra, okej. Okay. Denerwujesz mnie. Więc musisz umrzeć. Był ktoś nowy, przepraszam bardzo? Czemu mi postać sama chodzi? Ej, stop. Przez chwilę mi sam chodził. Sam chodził. Tak, do machanoida możemy obejrzeć dookoła. No nic szczególnego. Oktarski, właśnie granat jest, zobaczcie, nie było go wcześniej. Albo ja źle pamiętam. Okej, okay, jest nowy kolega. Już teraz poznany. Zdychaj z tą tarczą. Mógłbyś? The fuck? A to nie jest ten koleś nawet! Ale nawalam tą tarczę jak głupi. Nie miałem nawet możliwości rozwalić. Tam w ogóle coś jest. Tam coś jest. Tam coś jest. Tu musimy iść. Okej. Okay. To chodźmy w tą stronę. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Sekrety. Secrets. Tak minigun mi się teraz przydał. Tak po prostu. Okej, okay, tu mamy coś. Patrzmy, co tu mamy. Hello, rakiety. Ale brak rakietnicy. Tutaj rozrabiania też nie ma, może z tyłu. Albo gdzieś na górze. Nie, nic tu nie ma do zebrania, okej. Okay. Ale mamy rakiety, co by wnioskowało? I to nie były sekretne rakiety. O, się ślizgam, fucking hell! Co by oznaczało, że gdzieś tutaj będą... O, w mordę. Gdzieś tu... Au! Będą rakiety, nie? Rakietnica w sensie. Dobra, panie biomechanoidzie, ja widzę pana. Jakoś mi pan nie sprawia żadnego problemu, a kto nie ma, pan nie trafiasz, au! Czy oni mają, nie wiem, lepszy atak tutaj w Siberian Mayhem, czy co? Chodź. Mamy niepoliczone rachunki, kolego. Fajnie, bo teraz faktycznie widzę te pasy kukuły i mogę wybrać, tego chcę zaatakować najpierw, tak naprawdę. Albo może nie najpierw, tylko którego chciałbym teraz aktualnie wykończyć, może tak. Który faktycznie ma mało życia i wiem, że jak strzelę w niego raz, to go załatwię. To jest ułatwienie moim zdaniem i nie wiem, czy to lubię. No ale to możecie mi powiedzieć w komentarzach oczywiście, czy wam przeszkadza, czy nie. Nie wiem, gdzie ja aktualnie idę. Kompletnie. No ale gdzieś idę, są przeciwnicy, więc chyba w dobrą stronę idę, nie? Tam coś żółtego jest, widzieliście? Tam w oddali. Ma dwa magazynki na niego, dobra, zapamiętać trzeba. W razie W, jakby był problem z amunicją czy z czymkolwiek. Dobra, panowie, koledzy. Tyle was było, dobra. Wpuśćcie mnie tu. O, to jest... O, C4! Tajne materiały wybuchowe odnalezione. Super. Tu nie wejdziemy. Nie spojrzymy nawet do środka. Okej. Okay. No to dwa sekrety już za nami. Dwa albo trzy. Trzy już! God damn. C4, tak jest? Mamy tylko jeden? Tak. Jestem ciekaw, czy ten jeden ładunek wybuchowy trzeba gdzieś użyć. To byłoby w sumie bardzo interesujące. Pójdźmy dookoła. Weźmiemy sobie F6 po raz kolejny. Hops. Dobra, tu byliśmy przed chwilą. Tak, tu jest progres, czyli tak, czyli choć tutaj, tu byliśmy w lewo. Dobrze, to w takim razie, skoro tu jest progres, to
Teraz pytanie, czy ja mam już teraz iść dalej? Czy mam tu najpierw wejść? Potem zobaczyć, gdzie mnie to zaprowadzi? I pójść w drugą stronę. O, tu jest zadanie poboczne swoją drogą. Halo, list. Co my tu mamy? W tym pamiętniku pojawił się u mnie człowiek imieniem Dimitri. A, to był ten, nie był ten koleś przypadkiem, który był w momencie, w którym Gnuma chcieliśmy? Chyba on był. Chociaż nie, ten Dimitri to był ten, jakby ten statku byś właśnie, na tym poziomie lodowym, na statku, to byłem ten, co narzekał chyba tak strasznie na wszystko? Jakoś tak. Nie zabawił długo, ale przez cały czas zagrywał skargi, tak? Dokładnie. Dobrze przypamiętałem. Prawdę mówiąc, zepsuł mi całą ideę pisania pamiętnika. Przykro mi. Wydaje mi się, że to bardzo narcystyczne. Nie chcesz lag Dimitri. Ruszam do drugiej platformy wiertniczej, jakiś czas temu ukryłam trochę amunicji, a później, kto wie, do kogo w ogóle pisze Swietłana. Tak, ogólnie to wszystko się dzieje w Rosji, także hej. Czarne złoto, cel opcjonalne, nagroda punktu umiejętności. O, punkt umiejętności się przyda. Earth is lost. The heart is your home now. I tend to disagree. Okej, okay, no to w takim razie wiemy, że tam pewnie będzie progres, bo tam wygląda, jakby to była platforma wiertnicza. Tu mamy poziom poboczny. A to w sumie chodźmy, mówiłem, że będę wszystko robił, to będę wszystko robił. Tyle w temacie, będę się ograniczał. Lecimy, jeszcze jeden save. Bo robię dużo save'u, bo też tutaj tak pomyślałem. O, była pierwsza duża ścinka. One są ciężkie! What the fuck? Czy wy to widzicie? One są ciężkie, żeby je trafić. Na szczęście można je brać wręcz w razie co. O nie! Here comes the drones! Jak ja was nie lubię! Pieprzone drony! Nienawidzę wręcz! Ten biomechanoid jeszcze nie pomaga. I widzieliśmy jeszcze Clear'ów, a nie kamikaze. Ja sam mówię, że Clear'ów nie jest zimno, nie? Czyli to by oznaczało, że... Byk leci! Ja się zastanawiam, co tak tupi. Buzaj! Nice! W ogóle ta gra ma 43 osiągnięcia. Gdzie? No taka jest chyba dłuższa w takim razie niż 5 poziomów. Albo się tyle na tych 5 poziomach dzieje. Ale też miało sens. Za poboczne chyba każde poboczne zadanie jest ten. Jest... osiągnięcie, ja mogę się mylić. Ja ten biomechanoid się fajnie pojawił, czy to widzieliście? A! Nie widziałem cię! Łoty! Gdzie mam sobie punkty? Mają w ogóle sobie punkty? Ich trzeba rozwalić, bo to są granadierzy. Pierwszy raz sami granadierzy się ruszają, także. What? Co to jest? A! What the fuck? Coś ty rzucił do mnie! Okej, okay, nie spodziewałbym się tego, naprawdę. Boom headshot, bitch! Co my tu mamy? Okej. Okay. Wejdź do kabiny kontrolnej. With pleasure. Nic nie będzie już? Coś tu musi być schowane, ja w to nie wierzę. I nie uwierzę. Gdzie są moje w ogóle gadżety, no nie? No, kółko by nie mamy. Dziwne, w sensie... Czy ja muszę normalnie... Nie, tu były normalnie ten... Dobrze jest, tak było. Nie, może myślałem, że coś pozmieniali. Niekoniecznie musieli, prawda? Ale mogli, mogą się bawić tym. A my... Naszym zadaniem jest patrzeć, jak oni to wszystko tutaj... robią, tworzą, myślą nad tym, jak pójść dalej w danym kierunku. Bardzo bym chciała jako przedstawiciel polskiego community Sirius sama, nieoficjalnie, pokazać skrót i powiedzieć im, co myślę o grze jako weteran i dać im wskazówki. Myślę, że wy również byście bardzo chcieli, oczywiście osoby, które bardzo lubią Sirius sama, również byście chcieli. To samo osiągnięcie czarne złoto, tak jak mówiłem zresztą. Hello, punkt umiejętności. Every day, once a day, give yourself a present. Nice. Okej, okay, co byśmy chcieli? No, byśmy chcieli więcej broni, no nie? Co tu mamy w ogóle? Obiekty do walki wręcz? No tak, to jest trochę to samo. Ja poproszę tak. Dokładnie tak. I potem dwa pistolety. To jest to, co Tygryski lubił najbardziej. Żeby wygrać zostawienie jakieś rzeczy po sobie, to nam pozwoli dłużej przetrwać. No i pójdę w sumie chyba tą samą ścieżką, co szedłem wcześniej, czyli no, kilka broni więcej. To będzie moim zdaniem bardzo fajne. Ja się muszę teraz pilnować, bo dostanę po dupie, zakładam. W ogóle tak. Ludzie mówili na Reddicie, jeśli chodzi o Sirius Sama 4, to wam teraz opowiem, że jest bardzo dużo... to mapy strasznie duże, może tak.
I ludzie nie rozumieli, dlaczego takie te mapy są tak duże. Nie, że na przykład chyba Pompeji, czy jak to się nazywała ta miejscówka, w której byliśmy w czwórce, ta wielka taka zielona polana, jest 1:1. Ogromna zresztą, także... To jest interesujące. Patrzę za kotem, co tutaj się nie dzieje. Oho, co my tutaj mamy? Danger Mines. Okej, czyli to jest ich sposób na trzymanie nas z daleka, żebyśmy nie wychodzili poza mapę. Powinny wybuchać, skoro strzelamy. Ale to szczegół. Okej, czyli tam dalej nie wyjdziemy. To jest ich sposób, żeby nas trzymać poza mapą. Dobrze, w porządku. Ja zrozumiałem, już się wracam. Nie chcę wybuchnąć. Jakoś mi się aktualnie, tam też widzicie, są miny. Jakoś mi się nie widzi wybuchanie. Krótko mówiąc. Fajnie, fajnie, że jest taki sposób właśnie, że dron bojowy. Nice. Syriański bykołak. O, ale miniatura by była. O mój Boże. O jejku. Tyle możliwości w ogóle na miniaturę, nie wiem co zrobić. Pomyślimy, może jakaś kascenka będzie. Zobaczymy, zobaczymy. Nie chcę dawać znowu po prostu Sirius Sama na kascenkę, bo już tak dawałem wcześniej. Dobra, ile na byka? Da. Niedużo. Wiecie, jeszcze zabiję ten biomechanoid, w ogóle będzie śmiesznie. Okej, okay. No ta gra nie wydaje się być nawet ciężka, ale te skoczki mnie... Te mini skoczki bardzo mnie niepokoją. Powinienem na heady iść. Nie? Wow, 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 kolego. Bo tu u ciebie na heady nie pójdę niestety. Bardzo bym chciał, ale nie jestem w stanie. To wybuchnie? Wybuchnie jak najbardziej. Co? Drony? Tak, drony, okej. Okay. Dobra, nie, na drony to najlepsze jest to, bo traficie raz i jest po sprawie, nie? Wow, nice! Proszę mnie przepuścić. Jestem Sirius, sam nie pierdolę się w tańcu. Okej, o. O, hello, amunicja. Bardzo mi się to przyjemnie gra, naprawdę. O, hello, life. Life się przyda, wspina się po drabinie, sam jak najbardziej. Bardzo przyjemnie się gra. Ścinek aż tak nie odczuwam, tak jak w czwórce. Mi się wydaje, że faktycznie to naprawili. Faktycznie poprawili to wszystko, na co ludzie narzekali, jeśli chodzi o Sirius Sama 4. Ja też mam przykro kompanię, a jestem w stanie grać na medium. I to w całkiem okej performance i grafice, także ja nie narzekam. Dobrze, okej, what? What's that? Sounds like a mayday. Let's see. Jakie przejście! Damn thing's busted. Is that an SOS in your tower? Or are you just happy to see me? I guess I better find whoever that is. Before something big and nasty gets there first. To był Stex Joe, jak coś? Jeżeli ktoś się nie kapuł. Life oczywiście. Czyli mamy go tutaj z powrotem. Dobrze. Nie będę z nic korzystał, no ale hej. Zawsze się może przydać. Dobrze, no ale oczywiście wyjdziemy, to nieco nas czeka. Potworności nas czekają. No tu byliśmy na górze. Tak, no to się coś dostało już niestety. Pani tarczo. Okej. Okay. Czyli tam, no dobrze. Tak myślałem. I teraz tu widzimy faktycznie, ale nie, że jest taka zamieć. Widzicie, już nie ma zamieci. Teraz wszystko widać. I mamy znaczek mentala. Skurwiel. Skurpapier. Znaczek mentala. Czy my zobaczymy, jak mental wygląda? Nie, to musi muszą w jakiejś głównej grze zrobić. Nie zrobiliby tego w jakiejś losowej grze, no nie? Tego typu. A może ta gra to jest coś więcej niż myślimy? Może ta gra to jest Sirius Sam 5? Nie. To jest Tain. To jest Tain. To jest Tain. Muszę mieć cały czas to z tyłu głowy. To jest Tain. To jest DLC do czwórki, krótko mówiąc. Nie może być tak. Dobra, nic tu nie ma. Tu chodzę bez sensu. Absolutnie bez sensu. To nie przypomina robotę. Nie wiem, czy mi się to podoba. Bo tu nic nie ma. No czasami jak przez coś przejdziemy, wtedy się coś może pojawić, więc... Och, well, Sirius Sam. Zaskocz mnie. Kreatywnością swoich sekretów. Przejdziemy to dookoła. Może nie wybuchniemy. Bierzemy każdy kąt. Najpierw, zanim tam pójdziemy. Nie, tu chyba nic nie będzie już. Byłoby już, by było cokolwiek, także... Lecimy dalej!
Na pewno w kamieniu coś było. Było zdrowie, ale tego nie zbiorę, mam full. Dobra, okej. Dobrze, kontynuujmy. 300 metrów? Serio? Chyba łącznie z drabiną. Dobra. Pancerzyk? Pancerzyk! A dużego chłopca. Aha! Dostaliśmy? Co dostaliśmy? Coś, żeby się ziewa, ale to dosyć tego nie kontroluje. Granatnik! Do naszej strzelby. Bardzo fajna rzecz. Dziękuję bardzo. Jestem mega szczęśliwy z tego powodu. No i tak, oczywiście prawym się wyszczeliwuje granat. Okej. Ziewam nie tylko, że jestem zmęczony, albo mnie gra nudzi, tylko ziewam po prostu, bo już jest ta godzina, że powinienem mi spać, no do roboty i tak dalej, i tak dalej. Ty jesteś zmieniony? Serio, przeżyłeś to? A, kolejna księżniczka w wieży, tak, bo w czwórce była księżniczka, była paskudna. Pamiętamy. Sirius ma coś takiego, że jego księżniczki są paskudne. W dwójce też była paskudna księżniczka. Z całym szacunkiem, ale była paskudna. Jeszcze jakieś świńskie dźwięki wydawała. Nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli graliście w dwójkę, wiecie, o co mi chodzi. To przed ostatnim bossem chyba w ogóle walczyliśmy, żeby ją uwolnić, nie? Z Cecilem. Czy Cecil. Z tym smokiem. Po prostu. Dobrze, oho. A myślałem, że głowy mi tak fajnie sprzedam, ale przeliczyłem moje umiejętności! Przeliczyłem moje umiejętności! Uuu! Bez przybliżenia, bitches! Dobra, oni mnie poszatkują, jeżeli ja się nie postaram i nie pomyślę, bo oni przyspieszają, jak są blisko mnie. W sumie nie wiem, czy potem zwalniam, jak im ucieknę. Chyba nie! Kurde! Dobra, zacznijmy was po prostu normalnie. O ty! Gdzie on jest? Tam. Dobrze. Trochę zdrowia uzyskamy. I kończy tego w czwórkę, także nie wie się, jak się strzela headshoty już teraz. To jest minus. Całkiem spore zresztą. Mogę też użyć granatów, nie pomyślałem. Oho! Ale go skosiło ładnie. Plonk! Pięknie. Plonk! 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 O, dostałem pancerz, nice. O, zelot! Ciebie tu jeszcze nie było. Chodź! Dobranoc, pano. Pan też obejrzymy dookoła, bardzo chętnie. Obejrzymy cię od tyłu, kolego. Obejrzymy każdy zakamarek twojego ciała. I sprawdzimy, co kryjesz w sobie. Bitch! Okej. Okay. No i jest, oktański zelota. Wymiotny antropolip. Fucking hell, no wygląda paskudnie. Absolutnie paskudnie. Przetworzony antropolip. No i zelota. No widzicie, tylko ma plecy odkryte, jest biczowane na plecach. No a tak to ma armor taki, że jest nie do przebicia niestety. Spoko. Jezus, jak się wystraszyłem. Guys, fucking hell, stop. Nie, trzech naraz. Ty! A tak samo sobie usiedli praktycznie. Tus. Każdego szkoda. Dobra, ale to był dobry jumpscare. Wystraszyłem się, trzeba przyznać. Bóg. No by ta gra bugów nie miała. 0-3. Wow! Wy już byliście gotowi. O! Oj, oj, oj! Dobrze. Tam możemy gdzieś iść. Tu też! Kurde, to ci tu przejść najlepiej. Okej. Shit. 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 Nie chciałem tu gnara. Nie go tak nie rozwalę szybko. Wypadł, wypadł. Panowie, spokojnie, ale bez tego, pogadajmy o tym, okej?
Ja tylko przejazdem. Wiecie? Wiecie, gdzie jest DBT? Nie, okej. Powiedz DBT, że go szukam. O kur... Co? Bitch! Won! Nie teraz! Za 5 sekund, okej? Okay? Że teraz mnie nie widzi w ogóle. A, shit, jakby mnie charge'ował. Myślałem, że go zastanuję chociaż na chwilę. Ale nie. On mnie nie widzi teraz. Widzi jednak, żartowałem. Nic nie mówiłem. W głowę skurczy byka. Oho! Dawaj go! Yeah! Ty jeszcze żyjesz? To jest nowy, który tam poszedł? Nawet nie wiem. No ale jego się nie spodziewałem, Aldurijana. No, dobra, no z panu, okej. Okay. Mam full zdrowia. Coś jeszcze tutaj mnie chce atakować. Bum! Dobrze. O nie! Może pancerzyk, nice. Upgrade'ik to jest? Nice, już drugi tak szybko? No spoko, nie narzekam. Niechaj będzie. Broń w obu rękach. A, bo oczywiście broń w obu rękach. Jak najbardziej. There we go. Mam tylko to, no nie? Tak, mam tylko... Mogę mieć nóż w obu rękach? O! Nie wiedziałem nawet. Chciałem C4 do obu rąk wziąć, ale fajnie, mam teraz pistolety w obu rękach. No, fear me! Bitches! Teraz możemy się nawalać. Teraz możemy działać. Jaka animacja w ogóle biegania? O Jezu, dalej wonki. Dalej wonki, okej, okay, tu w ogóle FPS-y spadają do 40. Interesujące, tam coś chodziło, czy mi się zdawało? Zdawało mi się chyba. Wejdźmy jak człowiek, czyli tędy. Coś tu w ogóle jest w tym magazynie? Nie, okej. Okay. Dobrze. Ja chciałem tylko popatrzeć. Nie było mi dane. Tam coś jest hardego, ewidentnie. Oj. Co my tam mamy? Się da jakoś przejść gdzieś? Tędy się może dać. Sulfur Recovery Plant. Nie, że to jest sulfur. Niestety. Bo tędy nigdzie nie przejdę. Tak, widzicie. Nie przejdziemy tędy, niestety. No ale może nam się uda jakoś tam dostać potem. Kto wie. Nie wiem, czy takie przejście tu jest, skoro nie możemy tam przejść. No ale hej. Szukajmy dalej. To jest pancerz sekretny? Nie, to nie jest sekretny pancerz. Oczywiście, że nie. Co, wchodzimy do więzienia? Myślałem, że to jest platforma wietnicza. Wygląda jak więzienie, tak typowo. Nie do końca wiem, czy... mi się to podoba. Ale dobra, chodźmy tu. Już tu piszę. O, mogę to tłumaczyć, naj. Żywy lub martwy, sam z Houston, nagroda Million FC. Zarzuty zabójstwo z premedytacją, terroryzm szeroką skalę, podżeganie do buntu przeciwko Imperium Tahuma. Profanacja zwłok, kiedy sprzęt ma dużą skalę, niedostosowanie jazda, niewłaściwy ubiór w trakcie walki. Okej, dobra. Dobra, w porządku. W ogóle jakie oczy ma, widzicie to? Jest pokazywana jako... jako morderca. Ojajaj. Ojej, kolego. Niedobrze. Co się stało? Aj, Jezus, au. Możesz mnie to zranić? Tak, tak, może. Okej, dobrze. Zrozumiałem moją lekcję. O, tu było na tyle, że to właśnie to małe miejsce do bicia się z nimi. Dobra, padł. To było na tyle, że pamiętam to. What? What? Calm the fuck down. O nie, teraz ten jeszcze leci, kolejny. Nie starczyło, au, au. A, to jest za mało miejsca. Co? Zdecydowanie za mało miejsca. Zdychaj! Dobrze. Tu jest za mało miejsca na wszystko. Boże, nie wiem jak to... Nie wiem jak to przeżyłem, nie mam pojęcia zielonego. Jakoś się udało. Boże, ale dostaję w ciry pomocy. Okej. Okay. Jakaś broń leży w ogóle.
Fujulka. O mój Boże. O tak. Piękna broń. Bardzo, bardzo piękna broń. Coś tutaj będzie? Oczywiście, że będzie. Czy miałem granik do strzelby? Ja nie myślę. Naprawdę nie myślę. Okej, tam się jeszcze chcą nawalać ze mną. Cześć, stary. Nie, kolejny nie wystrzelisz, przykro mi. O, tu FPS-y już spadają. I to twardo. Ale trudno, poradzimy sobie. Poradziliśmy sobie ostatnio, poradzimy sobie i teraz. Dobra, udało się. Tam kolejni biegną, jak widzicie. O, kuzia, trochę ich jest. Tam sobie jadę. Teraz podwójnymi pistoletami. O nie, tego gościu starczą. Tego trzeba zatrzymać jak najszybciej. No, jak najszybciej. Bo ma taki tylko bossa, który był na drugim poziomie, no nie? W Siriusamie, czwórce. Czyli jeden z najgorszych ataków, jakie mogą być. Chodź, Sirius, to trzeba być. Ktoś tam w ogóle zeskoczył, widzieliście to? Czy tylko ja to widziałem? Takie zdrowie gościu miał. Coś tu było, przewidzcie sobie film. Coś tu widziałem, że spadało na dół. Tu w ogóle jaki pancerz u góry jest do wzięcia, halo. Ja bym chciał ten pancerz bardzo. A tu się dostać, tędy, okej. Hello, pancerz plus 50, bardzo miło. Tu mieliśmy chyba w górę wejść, no nie? Tego nie przetłumaczę niestety. Platforma wietnicza u ruskich, co? Clear! O, awesome. Piękne nawiązanie. Dziękujemy ci za to, jak najbardziej. Born to be wild. Oczywiście to jest pora do piosenki Born to be wild. Także brawo, Sam. Gratulacje, gratulacje. Dałeś radę. Przetłumaczenia? Nie. Jest tu nie ma opis życia. Albo oczywiście ja coś pomijam. Pewnie pomijam. Ale sekretów znalazłem sporo. Mimo wszystko, amunicja do strzelby, okej, idę sam, bo tu laguje. To jest mój jedyny argument, czemu chcę stąd iść, bo tu laguje. Ogólnie ten poziom wydaje się być strasznie zawiły. Strasznie się wydaje tutaj dużo dziać. Co może być interesująco. Dobra, wejdźmy tutaj. Ja myślałem coś znalazłem sekretnego, bo skoczyłem po rurach, a tu normalnie można przejść, jaki bezsens. Tu w ogóle coś jest z tej strony? Nie, nic tu nie ma, dobrze. To chodźmy dalej w takim razie. No na razie mi się taka bardzo podoba. Jak to wiadomo, każdy Sirius sam, no bo jak może się Sirius sam nie podobać? Mamy iść tutaj. Ale ja się nie zgadzam. Nie no, to pójdziemy, bo chyba nie można idzie... nigdzie indziej iść. Jaka maszyneria w ogóle. Może pancerz? O, mamy nagranie. Dimitri, tak, to jest ten koleś, którego spotkaliśmy po tym, jak Ktuma zabiliśmy. To jest ten koleś. Dzięki, Dimitri. Ocalałem wieży komunikacyjnej, dobrze. Tu się... O kurde! Co tu się dzieje? Pomocy! Pomocy! Tego to jest serio porąbane! What the hell? Stop! I czemu akurat tu jesteście, a nie nigdzie indziej tam w czwórce? Czemu tu lubicie akurat być? Kto wam... Ja nie ucieknę, prawda? A przynajmniej będzie bardzo ciężko im uciec. Jest coraz więcej. Jest... Jeśli się nie da uciec, to jest straszne. One są gorsze niż Clear w drugim starciu.
Weź się złap, człowieku! Nie da się! Nie do złapania są. Chodź, kolego. Trzeba cię wyjaśnić. Fuck hell. O, clear. I to nie jeden. Dobra, muszę wziąć w końcu strzelbę. Bo dwójkę najlepiej. O! O! Eklis, come out to play! Tak, wojska były specjalnie. Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie. Ah, fuck! No i tak powinien działać clear w drugim starciu, a nie... Kurde, dobra, chodźcie tu. BOOM! Nie udało się! BOOM! Udało się! To się rozwala, interesujące. Fucking hell, fucking hell! Wait, tutaj. I dwóch na raz. Thank you very much. Fuck off! Mój Boże, fucking hell, udało się na szczęście to jakoś ogarnąć. Jeszcze żyjemy. Hello, tu jest winda, dobrze. Czy ja coś pomijam? Bardzo możliwe. Tutaj granaty, granaty mamy full. Zobaczmy w ogóle, yes i clear. O Jezus. Ty trochę przeżyłeś gry, co? Dowódca oktański, ardujański reptiloid. Ardurian, dla mnie to oczywiście jest. Akta, dwórka, piękna broń. Dobrze, lecimy dalej. Nie mam pojęcia, ile te poziomy trwają. Oczywiście będę wsadzał po całym poziomie wam odcinki. Także to się nie musicie martwić. Jedziemy windą. Coś, czego nie sądziłem, że w sobie sami zrobię kiedykolwiek, ale... Ale here we are, no nie? Już clear słyszę. I'm coming. Poczekajcie, chłopaki. Zaraz będę na miejscu. Ojeju. No i... O, cześć! Cześć, kolego. Jak się masz? O, w mordę. Zeloci, clear! O, nie! That's not gonna end well! Dude, stop! Chyba padł? Dobrzemy dwójkę. Oni wiedzieli, co robili, dając nam dwójkę! To powinienem się bawić z tymi clearami, dopóki nie zabiję zelotów. Ale kto by się przejmował? Ja! Gdzie on jest? Tam! Dobra, you sons of bitches. I'm done with your bullshit. Dobrze. Na ostatniu dróg. Co i dobry Bóg. On da tobie zdrowie. I pan też! Ej! Dobrze, w porządku. Tu mamy rakiety schowane. Za pociągiem. Idziemy je zebrać. Ciekawie, że je zobaczyłem, nie? Dałem radę. Teraz zdrowie. Przynajmniej się daje w takiej samej ilości zdrowia po każdej sekcji, którą przeżyjemy. Także mi się wydaje, że to jest całkiem, całkiem dobry wynik. Oczywiście nie najlepszy, ale... Wiadomo... Jakiś... Super! W zamkniętym budynku! Zamknij łeb! Panie... Panie biurowy... Office... Worker! O, mordy, ile ich tu jest! Tu jest jeszcze biomech! Dobra, bawcie się panowie, I am out! Macie? On tu idzie! O, już cię w życiu! A fajne takie... Takie budynkowe potyczki. Podoba mi się. Dobra. Coś pominąłem gdzieś tutaj, pewnie tak. Tam niby też możemy było przejść. Nie, to jest to miejsce. Aha, dobra, ja jestem głupi. Nie myślę, halo. Seriously, skomplikowana gra, dobra. Tu nie ma nic ze siatką. Tu mamy pancerz. O, jak no it! Hi! Brother!
Dobra, tu można w ogóle przejść, tak? Ale tu nic nie ma, więc po co mam tu w ogóle wchodzić? Arachnoid, co? Nowonarodzony Arachnoid. No nie wiem, czy tak nowonarodzony. Ja już trochę rozwinięty jest. Jedyne, co ma w mózgu tego jego rozwinięcia, to żeby mi najebać, także... Nie wiem, czy mi się to podoba. Trochę mi się nie podoba, no ale trudno się mówi. Mhm. Ta wstążka. Niby nic, ale dodaje klimatu. Dobra. No to co? Kolejna winda. Mam 65 minut na liczniku, nie wiem ile jest, ogólnie odcinka, bo oczywiście przecinam na początku. Zobaczymy. 40 minut poziomu swoją drogą jest, więc... To powinno się długo kończyć, prawda? I mean... To już trochę trwa. No i teraz jestem tutaj i dalej mnie tam nie ma. Fuck my life. To chyba Tommy Gun jest. No i wróciłem się tutaj. Co jest? To jak tam przejść? Chwila, stop. Pauzen. Ten ty po prostu... A, ty mam teraz iść. Tak czy siak. A. To wiele wyjaśnia. Nie wiem, że ja teraz z drugiej strony jestem, czy co? Nie, z tej samej. Bez sensu. Okej, to było zamknięte wcześniej, zakładam, także... Teraz otwarte jest. To jest AK-47? Co? Oh yeah. Things are okay when you have an AK. Kamikaze! Gramy w CS-a! Jaki to ma celność? Jaka to ma celność w ogóle? I obrażenie? O, w mordę. AK-67 Siriusa, ja mam dość. Co? O, jest oczywiście kamikaze. Ajajaj, już nie wygląda przyjemnie ani trochę. AK-47. Rosyjski wybór broni, krótko mówiąc. Kiedy Rosjanie nie wiedzieli, czego użyć? AK-67, oczywiście. Nice'u. Kuźwa, kamikaze na dronie. Jezus! Nie wiem, gdzie oni są. Tutaj z tyłu, dobra, rozwaleni. To jest najważniejsze. Patrzcie na amunicję, na razie tym nawalam, bo chcę się tym nacieszyć. Ile wlezie. Ale tak, było na trailerach, że kamikaze będą teraz z dronów leciały. Wcześniej nie wiem, czy nie leciały z przypadkiem z Harpy. W poprzednich częściach Siriusa, to jest bardzo prawdopodobne, że tak właśnie było. Nie koniec? Czy już się właśnie otworzyło po prostu i pokazuje mi, że tak, słuchaj, już przeszedłeś. Dobra, to tu jest zdrowie, po tej stronie był pancerz. Pancerz jeszcze jest, a nie, to już tam nie przejdę. To się przeszedłbym, a nie chce mi się pozdrowia aż tak wracać. Całkowicie szczerze. Tam tutaj stówę. Dobra, tu możemy przejść. Weź sobie amunicję do karabinu szturmowego. AK-47. Mind you. Możemy przejść? O, hello! Hello! Ładunek wybuchowy, tajne materiały wybuchowe odnalezione. No, niezły sekret. To nam się znaleźć. Kto tu jest na tych zdjęciach? Nie dowiem się, kto jest na zdjęciach. Nawet nie muszę im powiedzieć, chyba że to są postacie zrobione w grze, więc no. To się nie dowiem. Kto jest na zdjęciach niestety? O, stop. Idziemy dalej. Pam parororom. Dobrze. Tutaj pancerz u góry z tego co ja widzę. Tak by się przydało dostać. Nie, nie idziemy dalej. Idziemy na bok oczywiście. Zwiedzać. Amunicja do strzelby. Amunicja granaty do strzelby. Przepraszam bardzo. No w sumie amunicja to granatnika do strzelby, można by było powiedzieć. Się otwiera. Tak podejrzanie jest strasznie. Pancerz, tutaj zostaliśmy. Czy da się to przejść jakoś? Open! Scrapjack! I tyle się było. Nie możemy go dookoła obejrzeć, boże. Kurde, to zdążyłem dostać od niego. Dobrze, dobranoc panu. A my skarbczak kolejny? Chyba tak.
Jestem pewien, muszę się teraz chronić, bo tych snajperów jeszcze nie zdjąłem. O kuźwa, dobra. Mój Boże. Dobra, czasami się trzeba... A jest tam Skrapjack! Czasami trzeba się trochę bardziej skupić, tak szczerze. 50 HP. Oj. Wow, okej. Dobra. Załatwimy cię tak, grubasku. I tyle cię było. To było coś. Tylko kacza brakuje mi amunicji pomału, bardzo mi się to nie podoba. Mniej amunicji, tym gorzej niestety. Dobrze, w porządku, co my tutaj mamy? Oktański snajper, mamy składak. I on powoli sobie chodzi. I tu mu się te dodatkowe buzie ruszają. Nie wiem, czy tak było wcześniej kiedykolwiek. Ale tu widzimy, że mu się ledwo co ta ręka trzyma. Kurnie jest z części już poskładany. Stąd nazwa, składak. Jego design zawsze był dla mnie mega fajny, w sensie zawsze był taki ulubiony, można powiedzieć. Mega mi się za każdym razem podobał. Muszę pamiętać, że mam w ogóle live, który mogę sobie w każdej chwili wyekwipować, jakbym chciał. Tam kuj mam... A nie, to nie tak działa, to będę nevermind. Ja sobie wezmę tak i wezmę tak, to bym mógł. Nie, to będę, nie mogę, nie wiem, jak sobie używać tak na szybko. Gie? Nie. Nevermind. Dobra, pozbieramy sobie rzeczy oczywiście. Tu możemy przejść, tu nie jest chyba przejście dalej, aczkolwiek dobra, aczkolwiek jest jednak, to jest niezła arena z tego co ja widzę. Także wypadałoby, wartałoby się przygotować super set tak jak najbardziej tylko możemy. To się wydaje, by tam na górze coś było. O, hello, magazyn. Bardzo się przydał. Coś jest? Coś w ogóle da wejść? Wygląda, by się dało, także. Jeden pancerz, wow. To jest to, czego potrzebowałem. Okej, no to co, panie i panowie, to mamy jeszcze jakiś list. Żenia, o, Żenia, jeżeli wiecie, że na Żenia to ogólnie tak z tego co się nauczyłem, mówi się do każdego Ukraińca po prostu, na przykład jesteście w pracy, to mówicie, o, Żenia. To po prostu to jest taki, to jest Ukrainiec, którego imienia nie znacie chyba jakoś, tak? Nie wiem. Dzisiaj na przykład dostaliśmy rafinerię, poszukiwanie zapasów, a zauważyliśmy coś dziwnego w jednym ze starych budynków. Żołnierze Metala używali dronów, aby rozstawić jakieś dziwne platformy. Czekaliśmy aż odejdą, a następnie przyjrzeliśmy się im bliżej. Max postanowił stanąć na jednej z nich. Wyrzuciła go wysoko w powietrze na jakieś 10 metrów. Trudno mi to wszystko zrozumieć, ale wygląda na to, że wróg używa tych platform, aby szybko dotrzeć w niedostępne miejsca. Postanowiliśmy się nieco zabawić i poskakać. Max chciał zrobić salto do tyłu i pewnie złamał sobie nogę. Zabraliśmy sobie kilka urządzeń, próbowaliśmy je to zmontować, wyregulować, a nam się nie udało. Technologia wygląda na dosyć prostą, ale nie wiem, jak to wszystko działa. Podejrzewam, że platforma generuje silne, ukierunkowane pole antygrawitacyjne. Nie wiem, do czego nam się to przyda. A nie wiem, czy do czegoś nam się to przyda, ale może będzie użyteczne do zastrzeżenia zaopatrzenia w trudno dostępne miejsca. Dokądś, gdzie wróg go nie znajdzie, Żenia. To, co widzieliśmy na trailerze, tak samo, czyli są te jump pady po prostu, które będziemy mogli używać, tak mi się wydaje. O mój Boże, przecież to wygląda jak arena, gdzie byśmy weszli na multiplayer, na jakiś serwer i się po prostu nawalali z kimś. To dokładnie tak wygląda. Zakładam, że to wezmę i będzie lipa? Nie, okej. Okay. Myślałem już. Karabin szturmowy, amunicja. To wszystko trzeba zebrać. Zanim cokolwiek, trzeba się uzbroić. We wszystko, tu są amunicje do strzelby. Tu jest pancerz jeszcze, byśmy chcieli. Bardzo bym chciał, podziękuję. Dziękuję za ten pancerz. Schodzimy piętro niżej. Dalej się nic nie dzieje, mamy amunicje do strzelby. Max. Amunicja do karabinu szturmowego. On mnie daje tam, okej. Okay. O, to było nawiązanie do dwójki, gdzie właśnie wybijaliśmy się i było to iha. Nice. Nawiązanie do dwójki zawsze bardzo fajna sprawa. Ukłonie do starych Siriusem, bardzo fajna sprawa. Pewnie chyba jedno piętro. W sumie nie wiem już teraz sam. A zbieramy tutaj amunicję do naszego karabinu. Gra nam się daje uzbroić, to całkiem sporo. Dobra, jak będę tutaj, to nie wybiję tam. Boże, na samą górę, serio?
Okej, okay, no to no, niech będzie. Mamy upgrade i coś, no dobra. Chyba najpierw upgrade, nie? To jaki upgrade byśmy chcieli? To zadaję pytanie. Bo aktualnie na środku jesteśmy, więc nie wiem. Broń w obojękach mocniej, szybciej martwi. Broń w obojękach mocniej. Let's fucking go! Ej, nie! Nie chciałem tak, halo. Tam się trzeba dostać, czyli muszę się wybić z tego. No dobra, spotkaj się z ocalałymi, drzwi są zamknięte. Czy ja muszę to się dostać gdzieś, czy otworzyć coś, czy co o co chodzi? Pozabrałem wszystko. Oczekiwałem, że będzie to jakaś jadka. A, jeszcze to. Zapomniałem, okej. Okay. Jeszcze to. Ups, sorry, przepraszam. Sorry, zagięcie czasu, bardzo chętnie się akurat przyda w tym momencie. Mamy faktycznie walkę z bossem. Wow, wszyscy trzecie ich słyszę. Jak będę tego źródła dźwięku, to jestem od nich daleko. Tyle się nauczyłem, okej, okay, czyli cała ta horda tutaj ma swoje zdrowie. Dobrze, zrozumiałem. Nie mogą wszędzie skakać tak samo. Boże. No to chyba na pewno nie było. Nie było w dwójce. W czwórce, przepraszam bardzo. Clearly nie było. Może sporo zdrowia, także się o to nie martwię. Biomechanoidy są wszędzie. Gdyby tych kamikaze nie było, to nie czułbym się. O kurde, nie swojo. To jest 50 zdrowia, myślałem, że to jest plus 100. Ja wyglądam plus 100 w ogóle zdrowia. Dobra, wiecie co? Skończyłem się bawić. Skończyłem się bawić, powiedziałem. Ale durianie. I lecimy. Z nowolanką gnoję, tak jest. Jedno biegło przeładowałem, dwa karabiny szturmowe. Co wy na to? No mój Boże, to jest życie, to jest Serious Sam! Uff, dupę! Tego się nie spodziewałem, zawsze mnie gnuje od tyłu. Dobra, jeden wystarczy. The one is enough. Come get some, you sons of bitches. Kto jeszcze? Kto jeszcze ma ochotę? Ten teren bardzo was nie faworyzował, naprawdę. Ten teren faworyzował mnie i to bardzo. Nie skoczyłem na jumppadzie ani razu. Pierwszy boss z głowy. Nice. Drzwi są otwarte. Kapitanie? Kapitanie Samie? Drzwi są otwarte. To było bardzo fajne. O mój Boże, to było bardzo fajne. No i też ogólnie sezon serii zrobi znacznie lepiej niż sama zrobiłem czwórkę, ponieważ nie ma przesterów. Aż taki mi się wydaje, że nie będzie w ogóle przesterów. No ale to zobaczymy ogólnie jak to wyjdzie. Tak, dwa zagięcia czasu dostałem. No i tam ogólnie wszystko było, mi się wydaje, po prostu gorsze niż jest teraz, także takie jest po prostu moje odczucie tego wszystkiego. Idziemy sobie tutaj na dół, bo za rogiem coś zawsze może być. Tym razem nie było. I co my tu mamy? Koniec poziomu! Pierwszego. Pieśń o zwiastunie burzy. Seria sekrety 6x16? A ja myślałem, że sobie dobrze z sekretami radzę. Haha. Szacowany czas gry 45 minut, czas gry 57. No tak, bo zwiedzałem dużo. Mam nadzieję, że Hellfire chłopakom nic nie jest. Kiedy powstrzymamy Branda, powinniśmy się razem wybrać na wakacje w jakieś ciepłe miejsce. Może do Egiptu? Może do Egiptu? Widziałem raz pierzastą damę z jęzorem przytwierdzonym do metalowego pęta. Bo ciekawy sposób na ten jest na róże, ale trzeba powiedzieć, że Harpia była z nim całkiem serious sam. Kiedy Queen powiedziała mi, żebym zachował zimną krew, nie sądziłem, że będzie tak dosłownie. Dostałem ci tylko mikrodetiksy, 0000. Nie wiem, czy to jakaś poważna awaria, czy po prostu obecna temperatura na zewnątrz. O Boże, Sam. Piękne, piękne. Okej, okay, nie ma kascenki, zapisujemy grę. Seria YouTube.
No i panie i panowie, żegnam się z wami w tym pierwszym odcinku Siberian Mayhem. To był cały poziom 6 na 16 sekretów, naprawdę? Nawet połowy? Nawet połowy? Kurde, trudno. Panie i panowie, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, na cześć i panie, zapraszam was za kolejne odcinki Siberian Mayhem. Trzymajcie się, pa pa.